Witam, witam. Nordyk miał być w weekend. Ze względu na małą ilość filmów postanowiłem Wam to zrekompensować i otworzyć w dzisiejszą środę kolejne 5 saszetek z boksa. Tym razem mam wielką nadzieję, że w końcu jakaś karta nordycka wpadnie, bo otworzyliśmy już 10 saszetek i na razie sucho, moi koledzy i koleżanki oczywiście. 5 saszetek, tutaj mamy Goetzego, weźmiemy sobie drugiego Goetzego, weźmiemy sobie Fabregasa, drugiego Fabregasa i Neymarka, tak? Także 5 saszetek, no i mam nadzieję, że coś padnie. Trochę się odbija, bo nagrywam oczywiście w nocy. No i... O, kurde, moja kamerka spadła, na szczęście nic jej się chyba nie stało. Nagrywam, będę nagrywał zaraz paczkę, no więc sprawdzimy. Dobra, Neymar jako pierwszy leci. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jutro będę robił kolejne zakupy, więc myślę, że w weekend dowiecie się, co się udało zakupić, co będzie przez święta. Mam wielką nadzieję, że to wszystko wyjdzie, co planuję. I mamy Sanogo. Mamy Mastera Akinfiejewa. Mamy karty odwrócone, jak wiadomo, to wiadomo, co jest. Olsen. Siguera. I mamy Mastera Sne. Oh my godness! Dlaczego znowu on? Moi kochani, ten dabelek jest na wymianę. Zaczekajcie, ale jest Nordyk. Z tego trzeba się cieszyć. Nie pokażę Wam go teraz, bo gdzieś mam zakamuflowany, ale tego dubla mam i jest on na wymianę. Jeżeli ktoś dysponuje innym dublem, z chęcią się wymienię na innego dubla. Ale jest fajnie, super, cieszy mnie to. Leci do koszulki i oczywiście do top loaderka i będzie czekał na nowego, ale jest dabelek, jest fajnie, to już jestem zadowolony. Domyślam się, że lepszej karty w tym unboxingu może nie być. Dable to ciężka sprawa jest, żeby trafić, więc fajnie, tak. Tosic, Manchester City, Herb, mamy kartę odwróconą, ale to jest bazuwa. Fred, Szachtar Donieck. Mamy Rodriguez'a, Muslera oraz Master jednak, Moutinho. Także tutaj na razie nic ciekawego, to Wam nawet nie pokazuję. Goetze. Trzecia saszetka nasza. Jest dabelek. Fajnie, super. Cieszy mnie to. No szkoda niestety, że ten, którego mam, no ale życie. Dziwnie ułożone. Pierwsza karta to Bayern Club. No mamy tam bazówkę. Tutaj mamy Lama Key Player. Nie jest to częsty Key Player, więc no fajnie. Fajnie, oczywiście wszystko idzie na wymianę. Johnson. Grosskreutz. Kakitani. I Ilaramendi. Też nie za częsta bazówka. Jak na bazówkę to dosyć rzadka. Tutaj wrzucimy, bo to właściwie jest jedna, druga najważniejsza karta tego unboxingu. Dobra. Dostały nam dwie saszetki. Jedna z Goetzem, druga z Fabregasem. I myślę, że powinno być dobrze. Powinno być dobrze. I leci. Real Madrid, Cristiano Ronaldo na masterze. Bazuwa. Huntelaar. Jovetic na Rising Starze. Słabe te saszetki. Pereira. Wilshere. I Nasri. No powiem Wam szczerze, że gdyby nie ten dabelek, no to unboxing by był średni, to dużo powiedziane, bardzo kiepski. Bardzo kiepski byłby. Na szczęście jest dabelek i jest dobrze. Mamy Teveza. Mamy Markowicza.
Mamy kolejną bazówkę typu Dominguez. Mamy Risinga Chambersa. To też nie za częsty jest Rising, więc w porządku. Tam coś mamy chyba i Chedoyu. A tutaj mamy International Stan Suarez. Fajne te International Stary są fajne. Dobra, 5 saszetek, kolejne 5, więc 15 jest już za nami. Trafiliśmy z takich lepszych kart International Star Suareza oraz key playera Filipe Lama. No i zdecydowanie najlepszą kartą tego unboxingu jest Double Trouble nordycki, prezentujący Helandera z Malmö i Moisandera z Ajaxu. To jest na wymianę, także jeżeli ktoś nie ma, to zapraszam. Wymieniam się tylko i wyłącznie za inne karty nordyckie. Zapraszam na kolejne odcinki w weekend. Myślę, że piątek, sobota lub sobota, niedziela. Dwa odcinki z edycji nordyckiej. Dzisiaj mam, nie, piątek, sobota zrobimy dwa odcinki albo piątek, niedziela. Coś w ten deseń. Na pewno będą dwa odcinki w weekend. No i co? Trzymajcie się ciepło. Cześć!